Tragiczny finał poszukiwań 26-latki z Olsztyna. Informacja o zaginięciu kobiety wpłynęła do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie 9 lutego 2023 roku. W ubiegły piątek w trakcie działań poszukiwawczych policjanci znaleźli ciało zaginionej 26-latki w jednym z aut zaparkowanych na terenie Olsztyna. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowa śledcza oraz technik kryminalistyki. W czynnościach osobiście brał udział prokurator. Ciało kobiety zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji. Policjanci w trakcie prowadzonych czynności dochodzeniowych zatrzymali w jednym z mieszkań na terenie miasta 25-letniego Damiana D. Jego ewentualny udział w sprawie jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez prokuraturę Olsztyn Południe. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci i zbezczeszczenia zwłok pokrzywdzonej. Ciało zostało znalezione w bagażniku samochodu zaparkowanego na terenie Olsztyna. Ustalono również, iż wcześniej ciało to zostało przemieszczone z mieszkania, w którym prawdopodobnie doszło do zgonu, właśnie do tegoż samochodu. Zostało przemieszczone i wcześniej owinięte w wykładzinę. Do tego czynu miał dojść przy ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia przyczyny zgonu kobiety. Po znalezieniu ciała, które miało miejsce w piątek, czyli 17 lutego, została przeprowadzona sekcja zwłok. Sekcja ta nie wykazała bezpośredniej przyczyny zgonu. Biegły niestety nie był w stanie tego stwierdzić. Nie znalazł urazu mechanicznego, jednakże nie był w stanie wypowiedzieć się co do tego, co spowodowało śmierć pokrzywdzonej. Dlatego też pobrano wycinki celem dalszych badań fizyko-chemicznych, badań biologicznych. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Olsztynie, zatrzymany w sprawie mężczyzna miał w przeszłości konflikt z prawem. W grudniu ubiegłego roku 25-latek na jednej z olsztyńskich ulic miał pokłócić się ze swoim znajomym. W trakcie kłótni miał uszkodzić jego auto. Wartość strat wyceniona na 1000 zł. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, do którego się przyznał. W tym przypadku kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanego wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Sąd rejonowy w Olsztynie wniosek uwzględnił. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.